A, już się nagrywa, okej. Aha, ha, ha, hejo! Tu? Kulturki? Kulturki! Ale Maja, najpierw tak cicho, a potem tak głośno. Czyli? Ola? Nie no, Maja! I mama. Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? Lewawu! Władca Lewawu. Autorstwa? Doroty? Czy ja wiem? Teresa? A nie, Dorota. Nie, nie. Dorota Terakowska. Terakowska, o! Terakowska! Maja, pierwsze słowo cicho, drugie słowo głośno. Tak, a później mama to musi wszystko jakoś montować, żeby to miało ręce i nogi. A, no tak, jak wy to słuchacie, to już jest montowane, no tak. No tak, ale to i tak jest bardzo trudne. Ale mówię wam, w trakcie nagrywania, to wcale nie brzmi tak samo jak na odcinku. Przepraszamy naszych słuchaczy, bo dawno... Długą przerwę mamy. W nagrywaniu była bardzo długa przerwa i w publikowaniu była bardzo długa przerwa. No ale te wakacje i początek roku to jednak jest tak napięty czas, że nam... Woleliśmy wam nie wcinać. Woleliśmy się wam nie wcinać, to po pierwsze. Po drugie... Nie mieliśmy czasu. Bo mieliśmy zajęte wakacje całe. Tak, było tyle po prostu zajęć w te wakacje. Pływaliśmy, odpoczywaliśmy. Nie było internetu do nagrywania. Nie no, internet był, A słaby bardzo był nadgardowy. No ale tam jeszcze nam się udało coś ponagrywać, tylko na tych ostatnich wakacjach to już zrobiliśmy sobie taką dłuższą przerwę. Dwa tygodnie. Dwa, już trzy już chyba mijałem, nawet cztery od ostatniej publikacji, także no nie idzie nam ostatnio, ale mam jeszcze dwa odcinki nagrane stare, więc one się pewnie pojawią wcześniej, zanim ten odcinek się pojawi. No ale dobra, wracamy do tematu. Władca Lewawu. Co to jest ten Lewaw i kto tam jest tym władcą, albo o co w tym nie w ogóle chodzi? Nie możemy powiedzieć, kto jest władcą. No to bohaterowie, po kolei, bohaterowie. Główny bohater to Bartek. Nie, Kartek. Bartek, nie. Maja. Czy Bartek, co ma dużo nie, kartek? Nie, jak jest wstecz Bartek? Dlaczego wstecz Bartek? Jakby... Bo on naprawdę nazywał się wstecz Bartek w tym świecie. Nie kumam jej. Ona coś dziwacznie gada. No dobra, Bartek. Na razie Kartek. Dobra, niech będzie jak chcesz. Przestań z tym kartkiem. Ale był Bartek. Bartek. Skąd ten Bartek jest? Z domu dziecka. Aha, Krakowa. Dobra, wiem, z Krakowa, ale jest też sierotą, tak? Tak. I jest w domu dziecka. Książę. No i on już parę razy uciekał po prostu z tego. Tak po prostu ganiał po mieście, szukał swoich rodziców. Czyli próbuje odnaleźć swoich rodziców, ten Bartek, no, w Krakowie. I coś jeszcze możecie powiedzieć ciekawego o Bartku? To co się tam dzieje z tym Bartkiem? No to on jakby nie wiadomo jak, ale poszedł na Wawel. Wawel? Co to jest Wawel? No taki zamek w Krakowie, tak? Dobrze mówię? Byłyście tam kiedyś? Nie. No właśnie, jeszcze nie. My ale... bardziej zwiedzamy inne kraje niż Polskę. Tak, ale no, trzeba będzie pojechać do tego Krakowa i na ten Wawel, bo to jest takie bardzo ważne miejsce. Dlaczego? Bo pewnie wiecie już, że Kraków był kiedyś stolicą Polski. No wiecie? Tak, wiecie? Wcześniej było jeszcze Gniezno. Tak, dokładnie, zanim jeszcze była Warszawa, to jeszcze był Kraków. No i ten Wawel to jest zamek królów, tak? Siedziba królów. Mieszka? Polskich. No nie, no to w tamtym czasie... Poniatowski? Poza tym to nie był Mieszko, nie był królem chyba, nie? No tak. A Poniatowski? To już Warszawa. Chrobry. Nie wiem, ale pamiętacie? Kazik, o właśnie, pamiętacie? Tak. No. Jadwiga. A nie, Jadwiga to chyba nie. Tak. Jadwiga już w Warszawie, czy nie? Chyba w Krakowie. Jadwiga w Krakowie, no przecież uniwersytet, nie pamiętacie? Uniwersytet Jagielloński? Tak. No właśnie. Mógł zrobić za jej dziadka. No mógł, ale no to nie o tym ten... W ogóle właśnie Kraków to takie historyczne miasto, no jest to wzgórze Wawelskie, gdzie jest ten zamek wawelski.
I tyle wystarczy, tak? Jakby tyle powiem. Ważne, że to jest bardzo ważne miejsce. Mówi się też, że to jest takie tajemnicze miejsce. O, właśnie o to chodzi, mamo. Tak. W tej książeczce naszej. W tej książeczce. No i dobrze. No i on poszedł tam i znalazł tam taką jakby jamę, coś takiego. Taki trochę coś fajnie jak w Alechemiku. Pamiętasz, że on się przedostał tam do drugiej, do innego... Skoczyłem do jamy! Bez złego zamiaru, by przedostać się do innego wymiaru. Właśnie, do innego wymiaru! Dziewczyny właśnie w wakacje odkryły program pod tytułem Alechemik. Super, no to program telewizji publicznej. To jest jedyna zaleta. Oglądały to u babci. To jest jedyna zaleta. No nie, o chemii polskiej. Się uczymy, mamo. No, u nas się nie ogląda zasadniczo. No nie mamy telewizji. Czytamy książki i słuchamy. I dziewczyny odkryły ten program będąc na wakacjach u babci. Oglądały to wakacje. No i później na właśnie VOD program o chemii, tak. Ale to taki wtręt, tak, czyli tajemny transfer do innego świata, tak, jakaś jama. A wiecie, że pod Wawelem jest też taka jaskinia smoka wawelskiego, symboliczna? No, pamiętam. Ale lepszy jest, jak on się przedostał. Właśnie, no dobra, czyli Bartek co? Znajduje jakąś jamę, w ogóle jak on tam, dlaczego on idzie na ten Wawel? Chciał tam zobaczyć. A wszedł z grupą jakichś ludzi, po prostu udawał, że jest grupą ze szkoły. Wiecie, dużo wycieczek szkolnych jest. Ja pierwszy raz na Wawelu byłam z wycieczką szkolną, ze swoją klasą. Nas jakoś nie zabierają. Siódmą chyba. Siódmą. No, to była bardzo fajna wycieczka, pamiętam. Czyli ja w czwartej nie mam co liczyć. Może pojedziesz w czwartej, kto wie. Dobra, czyli Bartek się... jest na Wawelu i co się dzieje przez tą jamę? Że on przychodzi tam i tam po prostu tak patrzy, jakby nie może wrócić tak jakby tą jamą i tam jest... I on się zapisał w taką pajęczynę taki jakby. Tam jest taka wielka pajęczyna i tam takie ogromne pająki łażą. Pajęczaki. No to mi się trochę z Harrym Potterem kojarzy te ogromne pająki. O, właśnie. Tak. Tak? Takie, że taki nawet tak na przypomnienie czytaliśmy recenzję, to nie jakiś wielki Harry Potter, tylko sierota Bartek. No i co? I on przechodzi przez tą jamę i co tam się... I nie może wrócić, tak? Tak. Gdzie on przechodzi? Gdzie on się nagle znajduje? Nagle po prostu przychodzi tak jakby ten i widzi tam po prostu jakiś las, czy tam jakieś tam miejsce, nie pamiętam, i tam znajduje jakiś takich ludzi. Bardzo dziwnych tych ludzi, bo oni po prostu, tak, takich małych, że po prostu ci dorośli panowie dosięgali mu tak, nie wiem, dotąd. Czyli to tak jak takie skrzaty. Tak, tacy dorośli panowie to tak, dzieci dotąd. Dzieci dosięgały mu do kolan. Dobrze. On był wyższy od większości dorosłych panów. Pamiętacie, jeszcze była taka jedna książka, gdzie dzieci były wyższe od dorosłych. Że był taki jeden też... Pamiętacie? Nie. W Ernie. Pamiętacie? Tam też były te takie gnomy czy krasnoludy, nie pamiętam kim one były. To jest Erna? Erna, nieplanowana przygoda, ta książka. Jaka? Pamiętam. Ale o czym to było? No o dwóch chłopcach, którzy się znaleźli na takiej wyspie. No Maja, opowiadaliśmy nawet o tym, nie? O braciach. Tak, o braciach dwóch, tak. I oni tam mieli dziadka. Tak, dokładnie, to. No, ale to właśnie, że chodzi mi o ten. Dobra, czyli no. mali ludzie. No to znalazł i porozmawiał z tymi ludźmi i on mówi, co wy tacy niscy robicie w Krakowie? A on, w jakim Krakowie my jesteśmy? Czekaj. W Warku! Po prostu oni mieli nazwę, od tyłu Kraków. Oni wszystko mieli na odwrót. Nazywali się na odwrót. No tak jak ten Lewaw to jest... Wawel. No właśnie, prawda? Tak. Czyli oni Kraków. Tak. No i to było jak się powinno być wstecz? W jest pierwsze, później jest U, później jest K, Wuk.
Wukarku! Wukark. No Wukark. No właśnie, oni w tym Wukarku byli i taki on w jakim Krakowie jeden taki, taki starszy koleś. Wukarku. No. I potem przyszły te pająki i oni zaczęli krzyczeć: pajęczaki! Pajęczaki! Ratunku, pomocy! Pajęczaki! No i co dalej? I te pajęczaki po prostu tak podbiegły do takich dwóch ludzi i tak jakby zatruły ich. I on, no, biedni ludzie. Oni się bali pajęczaków, bo pajęczaki im krzywdę robiły. Okej, okay. A to były takie wielkie pajęczaki. Tak, to takie wielkie, takie większe od człowieka. No. Takie... Czyli ludzie byli mali, pająki były ogromne, miasto nazywało się odwrotnie. Tak. Wszystko nazywało się praktycznie odwrotnie, tak? No nawet imiona były po prostu odwrotnie. Odwrotnie, od tyłu. No to taki inny wymiar trochę, tak? Tak. No i on potem poszedł, potem tam mu tłumaczyli, rozmawiali z nim. Tak w skróconej wersji opowiadam i on potem do domu z tym starszym kolesiem. Tak go nazywał, starszy koleś. Nie pamiętam, jak się nazywał. Dobrze. On nie był stary. Był, miał brodę. Miał dzieci małe. Nie, jego sąsiad. Przestań. No. No i on tam miał takie te, dowiedział się o tym władcu Lewawo, chciał pomóc tym, bo to ten władca kierował tymi złymi pająkami. Mhm. Nikt nie wiedział, kto to był. Ale jak on miał, co on miał tam do zrobienia? W ogóle po co on się tam znalazł? On po prostu, nie wiadomo po co. A miał tam jakąś misję? Miał, musiał pomóc jakby... Bo ci ludzie byli już, nie mieli w ogóle odwagi, ci ludzie, żeby zastanąć przeciwko nienazwanemu. Bo nienazwanemu. Tylko powiem coś takiego. Nienazwany, jak zawsze, jak komuś urodziło dziecko, prosił o to, żeby dali go, to dziecko na taki kamyk w nocy, nie, o północy i przyszli rano. No i on wtedy wysysał i wtedy to dziecko wysysał całą odwagę. A, że dziecko stawał bez odwagi. Tak, i każdy dorosły taki był. Bez odwagi. Dlatego, że już... że nie! Czyli co, po to on wysysał, żeby później nie mogli mu się sprzeciwić? Tak. No, a tylko ten Bartek umiał. Bo Bartek naprawdę też był takim... oni byli alianami. I on też był takim alianinem, ale on o tym na początku nie wiedział. Tylko, że były po prostu, ale to by było najlepsze, że w tych dwóch wymiarach wszystkie domy, wszystkie ulice, wszystko było identyczne. Ale domy były innych kolorów, były identyczne ustawa wszystkiego. I po prostu chodzi o to, że tam mu powiedzieli, że tam kiedyś mieszkali jego rodzice, temu Bartkowi, a tak naprawdę tam mieszkali jacyś obcy ludzie w tym domu w Krakowie. Mhm. Właśnie w tym domu mieszkali jego rodzice. Bardzo ciekawe. Dlatego on wiedział, gdzie ma iść. Bardzo ciekawe. No i co, on miał misję właśnie, żeby ich nauczyć odwagi, tak? Nie, żeby pokonać nienazwanego. A, okej. Ale nie powiemy, jak mu ta misja poszła. Powiemy tylko, że w większości takich historii wszystko się kończy dobrze. No, oczywiście nie bali się czytać, bo powiem wam, że jak ja zobaczyłam okładkę tej książki, no to taka trochę byłam przestraszona. Tam jest taki wielki pająk i taki mały chłopiec. No to tak można pomyśleć sobie, że to jest jakiś taki horror. Taka straszna książka. Babo! Powiedzcie mi, dziewczyny, czego się z tej książki można nauczyć? Odwagi. O tym, że co? Że warto być jednak odważnym czasem. Że warto pomóc tym innym ludziom, którzy potrzebują tej odwagi. Żeby się wspierać, tak? Żeby po prostu jeden drugiego wspierał. Tak, o czym jeszcze jest ta książka? Czego Maja się nauczyła z tej książki? Nic. A co ci się najbardziej podobało? Ten nienazwany. Znaczy ten Bartek. Znaczy ten Kajtek. Znaczy ten Kartek. Czyli Bartek, ten główny bohater, tak? A dlaczego ci się on bardzo podobał? Bo on chciał stawić czoła nienazwanemu. Czyli takiemu dużemu niebezpieczeństwu, tak? Czyli czemuś, czego nie znamy, co jest dla nas nieznane. Każdy tak? A czy masz coś takiego, czego się tak bardzo boisz? Tak. Co to jest? Krokodyli. Krokodyli. Serio? Mimo, że nigdy nie widziałaś. No i węże też są słabe. Też są słabe? Ja się raczej nie boję. No nie, no boję się, bo boję się, ale nie zwierząt. I tarantul. No i wymyślonych potworów,
które są okropne. Czyli co, nie masz odwagi, żeby im stawić czoła? No przecież takiemu wielkiemu stworowi, jak dziwny stwór idzie, no to idzie i ciebie. Ale ty widziałaś kiedyś takiego stwora? Nie. Ale węża kiedyś widziałaś. Ale teraz w sumie też, bo w zoo widziałaś. Tak, ale widziałam widziałam takiego potwora, przytulankę, na przykład Hagiwagiego. O nie, Hagiwagi. Albo ja się nie boję. Albo tą wiedźmę z wiedźm. O, nie przypominaj mi o niej! No tak, nie, no ona co prawda nie wyglądała najlepiej, nawet makijaż by jej nie pomógł. No tak, natomiast no, musimy pamiętać, że to są rzeczy, które... No i ona miała takie okropne usta. Tak. Musimy pamiętać o tym. Razem nie oglądajcie nigdy. Musimy pamiętać, że to jest tylko film. To jest chyba 13 lat. Że to jest wymyślone. To jest od 5 lat. Na pewno. Nie wiem od ilu to jest lat, no ale Maja przypadkiem na języku angielskim, na lekcji angielskiego obejrzała kawałek tego filmu i się później bardzo bała. Tak, i ona miała takie wydłużone ręce i ona miała taką okropną... Taki okropny uśmiech miała. No dobrze, to nie myślmy teraz o tym. A ja się zapytam Oli, czego się nauczyła albo co jej się najbardziej podobało w tej książce? Czy ja wiem? No dobra, to powiedz nam, Olu, co by było dla ciebie takim nienazwanym? Czemu musiałabyś się z dużą odwagą przeciwstawić? Z czego się boisz tak? Też Hagiego, jakiego się boję? Boję się bólu tak ogólnie. Boję się po prostu zastrzyków, wbijania igieł. Nawet mi o tym nie mówię, bo się już rozpłaczę. A boisz się krokodylów i węży? Nie. A jeszcze Ola taki, się boi... Taki, spotykasz takiego wielkiego krokodyla, chcę zjeść. Już musicie pamiętać właśnie ta książka też tak pokazuje, że wiele z naszych strachów jest wyolbrzymionych. Ja wiem, ale ja po prostu nie lubię, jak mnie coś boli. Ja się tego dobrze, boję. Dobrze, dobrze. Nie rozmawiajmy o tym. Chciałam tylko powiedzieć, że wiele naszych strachów jest wyolbrzymionych, bo często sobie robimy do nich, nadbudowujemy dużo, czyli sobie wyobrażamy, jak to będzie źle. A później jak już to się dzieje, to się okazuje, że to takie małe... Straszne to. Małe coś. No dobrze, to nie rozmawiajmy o tych strachach. Powiedzcie, komu polecacie tą książkę? Wszystkim najlepiej. Tak od 6 lat, 7. Bo to jest książka ogólnie dla starszych dzieci. Od 6-7 lat. No, takie 6-latki, myślicie, tak? Aha. No, może trochę starsze dzieciaki, 8. 7 lat. Ale nastolatki. Myślę, że nastolatki też spokojnie jeszcze tą książkę mogą przeczytać. Może im się podobać, prawda? No, albo przesłuchać. Albo przesłuchać audiobooka, oczywiście. Też audiobook też jest dostępny. No dobrze, dziewczyny. Czy coś jeszcze chciałybyście dodać na temat tej książki? Polecacie ogólnie, czy nie polecacie? No, ogólnie polecamy, no ogólnie. Podobała wam się ta książka? Tak. Tak? Maja, tak. Podobała ci się? Tak. Tik. Tak. Ale można ją wieczorem przeczytać? Nie przestraszę się? Będę mogła spać? Tak, no pewnie. No dobrze. To takie pozytywne, rozumiem, przesłanie z tej książki. Aha. Nie negatywne. Aha. Jeszcze nie. Maja właśnie zrobiła taką piękną minę, że szkoda, że nie widzicie. Jeszcze nigdy nie widziałam Maja, że zrobiła taką minę. Także musimy się chyba wyśmiać, ale wcześniej Maja wam powie cześć. I do usłyszenia następnym razem. Tak? Pa! O, Maja! Co to za mina?